Nagraliśmy odcinek na 1 listopada już? Nie. No bo teraz przecież będzie 1 listopada. Kevin! No więc to się nagrywa i trochę czuję, że jest taka atmosfera jak w najgorszym odcinku w historii YouTube'a. Że jest jakaś niemoc taka. Nie wiem skąd się biorące. Prawdopodobnie stąd, że się dopiero rozkręcamy. Ale kochani, w ogóle dzisiaj to jest... W ogóle to dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Bardzo Was serdecznie wszystkich witamy w niedzielny poranek, w sensie przedpołudnie. Pięknego dnia. Pięknego obiadu życzymy? No jeszcze nie, to na końcu odcinka będziemy, już obiadu będziesz życzył. Na razie jeszcze nie zaczęliśmy gadać. Dziś jest pierwszy dzień, nie pierwszy, tylko aż pierwszy. Yes or no? W sumie to pierwszy i piękny, bo chciałem powiedzieć, że piękny dzisiaj jest dzień, bo dzisiaj jest pierwszy dzień listopada. A to jest wesoły, smutny dzień. Nie. Widzę, że nie, w ogóle się cieszymy, że nagrywamy. Widzę, że energia jest po prostu super. Ale nie, bo my się nagadaliśmy po drodze, jak tu jechaliśmy. No właśnie, problem polega na tym, że właśnie, słuchajcie, przyjechaliśmy do Warszawy, żeby nagrać odcinki teraz na listopad. Nagrywamy teraz pierwszy odcinek z 1 listopada, znaczy na 1 listopada. I żeśmy gadali w samochodzie przez godzinę 20 chyba. Nawet dość mądrze. I tak żeśmy się w ogóle nagadali jak po prostu jak nigdy chyba. I dlatego prawdopodobnie jesteśmy po prostu już wypruci, wyzuci, wylani z wszelkich mądrości. Prawdopodobnie wszystkie odcinki listopadowe będą najgorszymi odcinkami w historii YouTube'a, tak jak poprzednio, ale... Chociaż jak omawialiśmy po drodze, to były całkiem niezłe. Które? No te, co planowaliśmy, że będą. Aha, no to tak nam się... Wiesz co, o pragnieniach też nam się wydawało, że będzie super. No, na szczęście Marcin, mamy nadzieję, nadrobi to swoimi genialnymi wstawkami. Mam recepturę na śmieszny odcinek. No. Musicie mówić coś śmiesznego. Chyba, że będzie w słabszej formie, to wtedy będzie jak będzie. Chciałem serdecznie Państwu przedstawić, to jest ojciec Tomasz Nowak. A to jest ojciec Adam Szustak, znany i lubiany. No, dobrze to dodałeś. A to jest kolejny odcinek, nie wiem już który. 17? Nasty. Na pewno nasty. Na pewno nasty odcinek. I tu jest właśnie pytanie. Czy to jest odcinek mocno stronniczy, czy mocno stronniczych? Właśnie, dogadaliśmy się, że my myślimy, jak myślimy mocno stronniczy, to myślimy w liczbie mnogiej. No. Jesteśmy mocno stronniczy w liczbie mnogiej. Aha. A ostatnio dosłuchałem się w lekko stronniczych, a raczej w lekko stronniczym. To mówi Włodek, czy...? Oni obaj tak mówią. A, no. A, że, tak. Że to jest w liczbie pojedynczej. Lekkostronniczy w liczbie pojedynczej, a nie lekkostronniczy w liczbie mnogiej. No właśnie. Jaka jest twoja opinia o mocno stronniczych? Więc my jesteśmy w liczbie mnogiej, a oni są w liczbie pojedynczej, mimo że są we dwóch. Właśnie nie, problem jest taki, że to jest, tylko twój problem. A może oni nam wyjaśnią, dlaczego są pojedynczo? Nie, chodzi o to, że znowu się okazało, że mamy inne mózgi. Bo on zadał mi to pytanie, czy ja jak myślę mocno stronniczy, to czy ja myślę, że to jest on jeden mocno stronniczy, czy oni są mocno stronniczy. A ja powiedziałem, że ja w ogóle nigdy takie pytanie nie powstało w mojej głowie, bo mamy inne mózgi. Jak to było. A mnie zdziwiło dość. Bo to mi się taki... wydawało zawsze, że to jest liczba mnoga. Ja w ogóle a nagle tak jak oni zaczęli to odmieniać, no tak. To odmieniają w liczbie pojedynczej. Że to jest on jeden lekko stronniczy. Ciekawe to jest takie. Może oni myślą o kimś innym w ogóle. A może to w ogóle... Ciekawe, jaki jest klucz. Bo ja tych pierwszych odcinków nie oglądałem. Pierwszego tysiąca. Pierwszego co ja chciałem jeszcze powiedzieć, że... Aha, bo tutaj Wodzu przypomniał też, ja mu przypomniałem to, co on powiedział, że to jest tak, że mamy mózg, gdzie on ma szufladkę, a ja mam na kupie wszystko. I tobie jest wszystko jedno. Wszystko jedno. Kochani, chyba trzeba zacząć ten odcinek, tak. Więc będzie teraz ta czołówka. Czołówka. Mocno, to już może pójść. Nie ma mocy, to już pójdzie tak. Nie ma mocy, nie ma mocy, ale się napełniamy mocą. Kochani, więc właśnie próbujemy się tutaj rozgrzać do odcinka, bo czujemy, że nie ma mocy, ale to jest w sumie właściwe dla tego odcinka, bo to będzie odcinek o tym właśnie, że nie ma mocy. No, że wszystko tak zdechło, mówiąc brzydko, nie? Na 1 listopada. Na 1 listopada, chociaż to jest w ogóle pomyłka, nie? Tak. No bo 1 listopada to nie jest dzień wszystkich zmarłych, jak to mówią zawsze, nie? Święto zmarłych. Tak. Kochani, uwaga, teraz będzie katolickie gadanie księdza proboszcza Adama Szustaka. 1 listopada nie jest dniem wszystkich zmarłych.
Wiem, niektórzy kiwacie głowami, przecież to oczywiste. A niektórzy macie teraz takie oczy, jak to? No właśnie, dzień 1 listopada jest dniem wszystkich świętych. Mianowicie świętujemy w ten dzień po pierwsze Akademię taką zbiorową wszystkich możliwych świętych, ale co ważniejsze... Wszyscy mają imieniny wtedy. Wszyscy mają imieniny, ale co ważniejsze, tak naprawdę to święto powstało z tego powodu, żeby uczcić... tych wszystkich świętych, którzy nie są oficjalnie ogłoszonymi świętymi. Bo jest kupa takich ludzi, którzy nie są nigdy beatyfikowani i tak dalej, no bo nikt się nie dowiedział, bo nikt nie wiedział i tak dalej, ale są dawno w niebie. I na przykład ci, którzy ich znali, rodziny, to wiedzą, że to byli święci ludzie. Na przykład, nie wiem, nasz brat Gwala na przykład, nie? Chociaż tam jakieś chyba jest, jakieś tam są ruchy takie, nie? Ruchy są w procesie. Ruchy są. No, wiesz, jakby wiemy, że czy ojciec Joachim na przykład nasz... Joachim Badeni właśnie mówił, że Gwali to nigdy chyba nie beatyfikują, bo on jest z chłopskiego pochodzenia. Tak? Nie, no teraz to tak pasuje w ogóle. Tak. Ale nie, Gwala super. Więc dzisiaj jest w ogóle takie właśnie wspomnienie wszystkich tych świętych, którzy dawno są w niebie, a niekoniecznie ich znamy z imienia. Natomiast wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, moi drodzy, jest jutro, w poniedziałek. Natomiast po pierwsze na cmentarze to się właśnie chodzi drugiego dnia, a nie pierwszego dnia świąt, mimo że tak się zrobiło, że wszyscy łażą pierwszego dnia. Znaczy nie to, że nie wolno pierwszego, tylko że powinno się pójść drugiego dnia, w sensie 2 listopada. A teraz w ogóle zakazują chodzić. Nie zakazują. Nie, otwarte jest wszystko. Znaczy przynajmniej wtedy, kiedy nagrywamy... Zniechęca się. To jeszcze poszło, że jest wszystko otwarte, ale tak, koniec, zachęcam was do tego, rzeczywiście, bo jak będzie bardzo dużo ludzi, to może być niebezpieczne. Koniec, jest na przykład oktawa w ogóle teraz tego święta. I można pójść w czwartek. Naprawdę nie trzeba pójść dzisiaj, nie trzeba pójść jutro. W ogóle, kochani, każdego dnia można pójść, nie? To nie tak, że jak teraz się pójdzie, to będzie jakoś tak bardziej tak siądzie, nie? A myślę, że to jest trochę taka lekcja, tak można powiedzieć? Mhm. No tak jakby, Zawsze jak mówisz, to zadajesz takie pytanie, że dajesz jakąś taką, że zaraz to będzie, ale nie, tłamić go tak, ale że ty mówisz jakąś taką tezę i ją tak od razu zadajesz jako pytanie, że chcesz tak? powiedzieć coś, że to będzie lekcja i wiesz, a to jest taka lekcja, tak że jakby tak mnie pytasz o zgodę. Tak, zgadzam się. A to nie. No to co tak robisz, nie. No? Zobacz, tak, tak, że jak coś mówisz, jakąś tezę, a jak wymyślisz, to ją tak zawieszasz takim pytaniem, ją zawieszasz takim. No. W sumie to robisz trochę tak jak Pan Jezus. No bo zobacz, Pan Jezus, jak mówił człowiek, to mówił, jak wam się zdaje, jak ten ma to owiec, ta interpretacja. Ładniej, już lepiej, nie? Że jesteś jak Pan Jezus. Widzicie, jak go docieram? Nie to, że go tłamszę, tylko pokazałem mu, że on jest jak Pan Jezus. Co teraz będzie nie szyć z niego. No, jedź. Nie, ale ten, że tak jak było przyjmowanie komunii duchowe. Jak to było? No w sensie, że jak nie można było chodzić do kościoła i się zachęcało zaraz na początku pandemii, żeby przyjmować komunię duchowo, żeby tę Eucharystię tak przeżywać duchowo, że... To można i duchowo podobno, na cmentarz. Tak, że w tym sensie, znaczy ja mówię to o tym, że kiedyś nagrałem też taki odcinek w Strefie Wodza, jak odkryłem, że mam siostrę w niebie. No wiem, tak. No i że musiałem... No takie to jest zadanie i ten, że... No jest, ja tam spojrzała takim, wiesz, nie gaś go. No. Nie, bo dla mnie to była właśnie ważna lekcja. Jak ja mam z tą siostrą, o której istnieniu nie wiedziałem przez 30 lat i po więcej, to jak ja mam z nią się tak jakoś spotkać, poukładać? No bo zasadniczo w tych wizytach na cmentarzu o co chodzi? No żeby się... spotkać z naszymi zmarłymi, w tym sensie jakoś tak... Really? What? Ja myślałem, że to chodzi o to, że za nich się trzeba pomodlić, a nie z nimi spotkać. No to pomodlić się zawsze możesz, nie? Ale to jest jakiś taki szczególny... Ale właśnie, że bardziej tego... są na cmentarzu niż ale, w domu? Ale no właśnie o to chodzi, że my myśleliśmy, często myślę, że wielu z ludzi tak myśli, że to jest tylko ten jeden raz w roku, kiedy się tam idzie, albo właśnie, że to jakieś są takie, no i dopiero jak się idzie, to tam można coś, a tutaj jest taki bardziej taka duchowa lekcja. Zamieszałem? Nie, wszystko to jest mądre, bardzo. Tylko wyobrażam sobie takie duchowe przeżywanie pójścia na cmentarz. Może, że wyobrażasz sobie, że w dużym pokoju jest grób dziadków, a w sypialni jest grób cioci i tak idziesz z jednego pokoju do drugiego i tak duchowo przechodzisz. Nie, no ale no jak, jakie masz doświadczenie? Że, no, idziesz... To żart, no. No dobra, ale poczekaj, bo to jest ważne, uważam. Że jakie masz doświadczenie normalnie? No, że tam powiedzmy jedziesz, tam się męczysz, kupujesz te kwiatki, zniczaj coś tam, przepychasz się w tym tłoku, coś tam, bo to tak zawsze bywa. I potem staniesz nad tym grobem
I co? Zmówisz, zdrowaś Mario, wieczny odpoczynek. Ty też masz bardzo smutną rodzinę w takim razie. Bo u mnie to w ogóle chodziło o to, że po to się chodziło na cmentarz, wiem, że to może głupie, ale po to, żeby spotkać wszystkich ludzi, w sensie ciotków, babci i tak dalej. Bo było wiadomo, żeby się tam, przecież tam się nie je teraz na tym. No nie je, ale tam się zawsze gadało, tak, ciotka opowiadała. Gada tam... nad groby? Oczywiście, że tak. My tam, było tak, że jak u mnie było, to się szło na groby, co nie? Tam już była zawsze babcia siedziała oczywiście od rana tam na grobie swoich rodziców, cały dzień tam siedziała. Cały czas? Tak, cały dzień tam siedziała babcia. To są wiecie, i to była taka matrona, w krainie medalików, że tam jest babcia siedzi, wiadomo. I moja mama ma dwie siostry, nie? To są trzy siostry, jak u Czechowa. I one jakby miały takie dyżury, że przychodziły po kolei, nie? Tak, że ciotka, znaczy nie to, że ustalone, co, no, ale takie, że babcia siedziała tam cały dzień w ogóle, co nie? Tak, taka ławeczka była, siedziała cały dzień, co nie? I przychodziła jedna ciocia z wnuczkami, no i była gadka, no rzeczywiście się przychodziło, zdrowaś Mario, łaski pełna i potem babciu, a co tamtego? I się przez 20 minut się gadało, potem przychodziła druga ciotka, zawsze jechaliśmy przed południem, potem się do niej jechało jeszcze po południu, a wieczorem, jak już się wszystko kończyło, tak koło 18, to wszyscy jechali do babci. A. Babcia mieszkała niedaleko cmentarza i zgarniała wszystkie te właśnie swoje córki, rodziny, wszystkie wnuków i tak dalej. I wszyscy jechali do babci i właśnie było żarcie wieczorem u babci i tam gadanie i taka jakby, wiesz, jak imieniny u cioci. No. To nie, to u mnie to było... To jesteś właśnie... ze smutnych rejonów Polski jesteś. No, nie ze smutnych, tylko że to było na takiej zasadzie, że... No takim punktem to była msza jakaś tam, że się zmawiała rodzina, że jest tam jakaś msza o konkretnej godzinie. No i po tej mszy się szło na groby i tylko tak na krótko właśnie coś się pomodlić, a potem do kogoś rzeczywiście i dopiero tam było spotkanie, ale to był bardziej pretekst właśnie do spotkania, ale tak jakby po... niż na samym tym cmentarzu, nie? Na cmentarzu chwilka. I nikt tam nie siedział cały dzień. Zawsze. Babcia to jest ta strażniczka tego, znicza, nie? Jak są na olimpiadzie, są takie strażniczki znicza. Nie, to tam były te olimpiady zniczowe, to są. W sensie, że kto kupi większy znicz. Nie, to u mnie było, że kto może zapalić. Ja zawsze się z kuzynostem i tak dalej, czy ktoś, kto pierwszy zapali, kto się dorwie. Jak się nie udało, to wiesz, taki smutek, żal, że tam Darek zapalił znicz. A to ja miałem zapalić, nie? Co Darek wie o życiu, nie? Młodszy jest w ogóle. Mam kuzyna Darka. No, więc to takie właśnie ciekawe w ogóle, ciekawi jesteśmy, jakie macie różne takie tradycje. No bo właśnie, bo to jak mamy różne tradycje, to też różne mamy poczucie straty, że tam nie możemy być na przykład na takim cmentarzu. No ale właśnie, no, chodzi o to, że można pójść nawet kiedykolwiek, kochani. Bo nie trzeba pójść dzisiaj, nie trzeba pójść jutro. Można pójść za dwa tygodnie. Cała oktawa. Ale w ogóle można pójść każdego dnia i tam wtedy nie będzie dużo ludzi. Można spokojnie. Ja w ogóle pamiętam, jak mieszkałem w Krakowie, jakby jeszcze byliśmy na studentacie, to w ogóle często się chodziło na spacer w ogóle na przykład na cmentarz rakowicki. Tak po prostu. Bo tam jest ładnie bardzo. No to ładnie. No zwłaszcza wieczorem, jak się świeci wszystko. Ale nie mówię, że przy okazji wszystkich świętych, tylko w ogóle, tak jakby w ciągu roku, że jak się szło na przechadzkę w niedzielę na przykład, to często mi się zdarzało, że myśli, jakby się przejść po tym. Bo tam są takie ładne alejki, te ładne są takie różne grobowce, tam Matejki, kogoś tam, nie? Więc tak się tam to tak szło oglądać, tak, bo to fajne miejsce było. Ja jeszcze miałem taką fazę na odpusty zupełne. Że co? Czyli przez całą oktawę codziennie chodziłem na cmentarz, żeby się pomodlić, żeby przyjąć komunię i być wizyta na cmentarzu. Tylko że u nas na przykład w Krakowie cmentarz jest pod krużgankami i tam już wystarczyło pójść na krużganki i to już było się na cmentarzu. Albo stanąć nawet wystarczyło na pierwszym piętrze. No. Jak ktoś nie wie, kochani, to dla lekko niewtajemniczonych, to za każde nawiedzenie cmentarza nabożne, czyli jeżeli człowiek się pójdzie na cmentarz pomodlić za zmarłych, to można, kochani, uzyskać odpust zupełny za tych zmarłych. Trzeba być w stałych warunkach, nie? Czyli trzeba być w stanie łaski uświęcającej, nie mieć żadnego przywiązania do grzechu, co to znaczy w sensie go nie chcieć, bo to oczywiście różnie bywa w życiu, ale chodzi o to, żeby go nie chcieć, czyli żeby świadomie nie żyć w jakimś związaniu, jakimś grzechem. I trzeba się pomodlić w intencjach Ojca Świętego. Ale czy można uzyskać teraz, na przykład w takim sensie, myślę, że byciem tak. Duchowo, myślę, nie? Że tak. Myślę, że skoro nie można pójść, wiesz, fizycznie, to na pewno można tak. Na i pewno. Uzyskiwać ten. Na pewno. Ale ja kiedyś sobie przypomniałem jedną historię. Jak byłem już w Łodzi, poszedłem w habicie, w kapie, na cmentarz ze studentami tam z kamienicy, z duszpasterstwa akademickiego. A nie byłem nigdy w Łodzi na cmentarzu żadnym w ogóle, ciekawe. I pamiętam, wracam przez stare Polesie, gdzie stoją... w bramach i piją piwo. I pamiętam, wracam w habicie i jest taka ekipa stojąca w bramie, nagle wychodzi jeden facet,
przechodzi przez ulicę w moją stronę. Ja myślę, ups, co się będzie działo? I on podchodzi do mnie, staje tak naprzeciwko, robi taki salut. Mówi, EUKS pozdrawia. I ja wtedy też salut. I mnie, Dominikanie pozdrawiają. A, piątka, piątka. I poszedłem dalej. Nie. Ale myślałem, że będzie akcja ostrzejsza. Nie jesteś odważnym człowiekiem. Nie? Nie. Dlaczego? Bo wynieś na to powiedzieć, kiedy on powiedział EUKS pozdrawia, powinieneś powiedzieć widzę w pozdrawia. Ale dlaczego miałem tak powiedzieć? Wtedy byś dostał po gębie. Ale to byłoby odwaga, jakbyś się ośmielił skonfrontować z jego EUKS. No ale ja nie znam się na widzę. Nieistotne. Ja przyjąłem pozdrowienie od EUKS. Znaczy, ty byłeś punkowcem i hipisem, w ogóle w tobie nie ma w ogóle żadnej takiej, jakiejś takiej brawury. Ale to brawura dla brawury? Tego no, ode mnie wymagasz? To chodzi, by że chciałbym się skonfrontować z 10 facetami w tej bramie na Starym Telesie. Ja, przecież jak miałeś kapę, byłeś jak Batman. Jeśli tam wszystko byś mógł zrobić. No. Ty za bardzo we mnie wierzysz chyba. Właśnie chyba nie. Ale to było bardzo miłe doświadczenie z powrotu z łódzkiego cmentarza. Ja się tak zastanawiam w ogóle, bo mieliśmy temat na ten odcinek, ale jakoś tak mi się wydaje, że on skręca w ogóle w inną stronę to, co tutaj mówimy. Że mieliśmy mówić o czymś innym, a mówimy o czymś innym. To nie mówię, że to źle. Tylko zastanawiam się, dokąd idziemy w takim razie, bo miało być o czymś innym, ale teraz to już tak nagadaliśmy 18 prawie minut tam chyba, że będzie trochę mniej. A to idzie jakoś taką inną stronę. Ale w jaką? No właśnie zastanawiam się w jaką. Bo mieliśmy generalnie, kochani, dzisiaj mówić, może to jest dobre, że trzeba teraz skręcić po prostu. Mieliśmy mówić w ogóle o tym, co po śmierci. Mieliśmy mówić o tym, jakby co to będzie, jak umrzemy, nie? A na razie mówimy, co to będzie, jak idziemy na cmentarz. I jak to jest, jak no, tam się siedzi. To jest w tym kontekście. No jest, ale nie, bo tak się zastanawiam właśnie, czy to nie otwiera się jakiś inny jeszcze temat. Bo może tutaj był taki pomysł, że nam się tutaj może coś klaruje innego, tylko widzę, że tobie się nie klaruje i mnie się chyba też nie klaruje, więc nie będzie, żeby nie wyszedł najgorszy odcinek historii YouTube'a, to ten. To ja może powiem inaczej. Ja chciałem powiedzieć dowcip. Taki o życiu pozagrobowym. Lubię go bardzo, opowiadam go często, więc możliwe, że go gdzieś słyszeliście na jakichś rekolekcjach, ale lubię go. O tym, jak czarny dowcip, czarny chłop? Troszeczkę może. Jak Jan Paweł II poszedł do nieba. Znasz czy nie? Jan Paweł II, święty papież wielki, idzie do nieba, puka do bram raju, co nie? Otwierają się drzwi. Drzwi otwiera taki anioł, ale taki totalnie taki chudy, nie taki jak my, tylko taki wymizerowany. Takie postrzępione skrzydła, takie tam pióra wystają, taki brudny w ogóle, szata taka brudna, taki widać, że nie bardzo taki anielski, nie? Więc ja byłem taki trochę zdziwiony, nie? No mówi, że Jan Paweł II, papież, wielki, święty, że to ma zaproszenie do nieba. A nie mówi, że zapraszam, nie? No i wziął go tam, zaprowadził go do jakiegoś pokoju, papież tam wchodzi, patrzy, a pokój taka prycza z takim siennikiem, biurko, krzesełko, takie odrapane ściany, farba odłazi, co nie? No i tak usiadł tam, nie? Ani mówi, zapraszam tutaj, nie? Papież taki, kurde, niebo, jakoś tak nie bardzo to niebiańsko wygląda. I mówi, a przepraszam, a czy będzie coś do jedzenia? Zaraz przyniosę. No i minę tam 5 minut, wchodzi anioł z takim talerzem, na talerzu taka sucha kromka chleba z takim serem, takim już takim zwiniętym od starości. Niech tak kładzie, nie? Papież tak spojrzał, mówi, kurde, jakoś tak, ty, może ja nie tu jestem, gdzie ten? Mówi, czy ja mógłbym się z Bogiem zobaczyć, mówi, czy ja mógłbym z Nim porozmawiać. Tak, oczywiście, zapraszam. Zabrał tego papieża. Idą jakieś takie, wszystko zniszczone, nie, wszystko jakoś tak zaniedbane. Wchodzi do takiego wielkiego pomieszczenia, taka wielka sala, taki tron na środku siedzi Pan Bóg. Taki zmizerowany, taki podparty, nie. No i podchodzi Jan Paweł II do Pana Boga i mówi, ale Panie Boże, bo jakby tak ja trochę nie wiem, co się dzieje tu. Te rozkosze niebiańskie, te wszystkie po prostu te zapowiedziane po prostu uczty z tłustego mięsa. A tu jest taka kromka wyschła, taka z serem w ogóle, jakby o co tu chodzi? A Pan Bóg tak podnosi głowę, patrzy na papieża i mówi, Jasiu, dla nas dwóch to się nie opłaca gotować. Marcin się nie zaśmiał, no. Więc to taki, no, taki dowcip, no. A ja mam jakiś inny taki. No dawaj. Ale taki czarny angielski. Czarny angielski? Taki, no, taki czarny chór angielski. Ale jakie są, znaczy, bo tak sobie kojarzę, jakie są podejścia do śmierci no. swoich bliskich, jak to różnie można albo nie strome. Przeżywać. To można no. przeżywać. No. No, problem jest taki, że dwóch facetów, Anglików, gra w golfa. No jeden tak zagrał tą piłeczkę, że spadło bardzo blisko muru. Muru.
No i oni podeszli do tego muru, a tu idzie kondukt pogrzebowy. Nie? No. Więc stanęli na chwilę, zdjęli czapki. No ale ten jeden już się zaczął niecierpliwić, założył tą czapkę, no i chce grać dalej. Nie? A tamten drugi tak stoi dłużej. Więc ten go tam rusza i mówi, no ale może już byśmy zaczęli grać. A ten pierwszy Anglik mówi tak, o przepraszam bardzo, przez 20 lat byliśmy małżeństwem. W sensie tam z tym konduktem? Tak, tam była jego żona. I to jest już koniec dowcipu? Tak. To angielski jest dowcip. Że golf ważniejszy od śmierci żony. Że różne są podejścia do śmierci. Taki to dowcip. To jest, myślę, że to jest dowcip z tej szuflady u ciebie w głowie, tej, gdzie był ten o pociągach też, wiesz? Czego mówiłeś kiedyś? Dawaj jeszcze jeden. Jeszcze? Jeszcze jeden. To jest odcinek kawałowy? Nie, jest, ale... też jeszcze w głowie jeden jest. No to super, no. Tak? To znasz, śmierci, to ksiądz Piotr Pawlikiewicz często opowiadał ten dowcip. Zawsze właśnie były takie różne wspomnienia wszystkich świętych, to zawsze go mówił, jak mówił o śmierci. Mówi tak, że było dwóch kibiców piłki nożnej, to nie takich za zapiekłych, i tak się umówili, że jak któryś umrze pierwszy, to żeby temu drugiemu się objawił we śnie i mu powiedział, czy tam w niebie jest piłka, w sensie, czy warto iść do nieba, czy tam grają w piłkę. No jeden umarł i następnej nocy się tam objawia mu, to znaczy śni mu się w śnie, no i on go tam pyta, słuchaj, no jak tam mówi, co nie, mówi, jest ten? A on mówi, wiesz co, mam dobrą i złą wiadomość. Mówi, o, a jaka jest dobra? Mówi, słuchaj, codziennie w ogóle są mecze, wiesz, po prostu grają apostołowie przeciwko męczennikom. Mówi, Duch Święty sędziuje, nie da się oszukać, bo on wszystko w ogóle widzi, nie? Bóg Ojciec kibicuje zawsze z synem, to w ogóle jest super, mówi, po prostu takie mecze, że ekstra. A jaka jest ta zła wiadomość? Jesteś wystawiony w jutrzejszym składzie. No, to taki. A twój? A mój jest taki o kłoczu. O kłoczu? Tak. Naszym? Tak. Ale kłocz żyje. No więc właśnie. Ja byłem w nowicjacie. Ile ja byłem lat temu w nowicjacie? 30? No. Nie wiem. No w każdym razie, dawno temu usłyszałem ten dowcip, który się zaczynał od słów umarł kłocz, czyli ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, znany kaznodzieja w Krakowie. Mhm. I do inteligencji. Bardzo serdecznie ojca Jana pozdrawiamy. Mam nadzieję, że się ma dobrze i w ogóle żyje. Żyje. Mam nadzieję, że żyje. No. Więc on cały czas żyje, ale kawał był taki właśnie, że się zaczynał. Umarł kłocz i poszedł do nieba. Podchodzi do drzwi, a na drzwiach napisane kaznodzieją wstęp wzbroniony. No. I on tak się zasmucił, odwrócił napięcie. A, myślał, okay. Wraca. No. Ale otwierają się drzwi, wychodzi święty Piotr i mówi, kłoczu, chodź. Ale Kłoczowski mówi, no ale... Tam jest napisane kaznodzieją wstęp wzbroniony. Na co Piotr mówi, wracaj, jaki tam z ciebie kaznodzieja. Tak domyślałem. Nie znałem tego, domyśliłem się. Nie, ale to mi się podoba w tym sensie, że święty Piotr powiedział, kazanie jedno, 3000 się nawróciło, drugie, 5000. To jest nasze marzenie kaznodziejskie. No. Co, tylko tyle? Tak? Ja mam, mam większy liczby. Szóstak, jaki tam z ciebie kaznodzieja? Nie, ja powiem o kłoczu jeszcze coś innego, to pewnie znasz, to jest najsłynniejsza chyba anegdota o kłoczu. Teraz uwaga, będzie przekleństwo i muszę je powiedzieć, będzie przekleństwo, proszę wybaczyć, ja wiem, będzie zaraz. Nie wiem jak to, no nie możemy tego wypikać, bo to musi paść to przekleństwo, bo jak nie padnie, to po prostu to nie będzie to. No ale musi paść, no. A ja najwyżej jeszcze pomyślimy, co z tym zrobić, żeby było inaczej, nie wiem. Dzieci proszę teraz nie słuchać. Kłoczu. Bardziej dziś teraz słuchają. Nie. Otóż kłoczu, słuchajcie, kłoczu oprócz tego, że jest wybitnym kaznodziejem, jest wybitnym profesorem, wykłada na filozofem. Filozofem, no w ogóle bardzo wielka postać w ogóle naszego zakonu. I kłoczu kiedyś idzie plantami krakowskimi, ubrany na galowo w ogóle, habit, kapa, no profesor idzie przez planty i siedzi jakiś taki kloszard na ławce, co nie? Na plantach. Żul taki siedzi. I kłoczu przychodzi, a ten żul tak patrzy na niego, naprawdę proszę mi wybaczyć to słowo. Mówi do niego, ty pierdolony kapucynie. A kłocz się zatrzymał, stoi i mówi, tylko nie kapucynie. Więc to dokładnie pokazuje wielkość kłocza. Kochani, dlaczego w ogóle o tym mówimy? Bo taki był w ogóle nasz początkowy taki plan i w sumie on chyba wychodzi trochę. Nie, bo zobaczcie, że mamy bardzo różne wyobrażenia, albo chcemy mieć wyobrażenia tego, jak to będzie kiedyś wszystko wyglądało, nie?
Zobaczcie, że ten kawał o Janie Pawle jest oczywiście taki na naszym spodziewaniu, które nie wzięło się znikąd, tylko wzięło się oczywiście z Biblii. No, że jak mówi Izajasz, to będzie ptak, uczta, tłuste mięsa, wyborne wina, po prostu najlepsze miejsce na świecie. Że mamy takie wrażenie, to będzie coś niezwykłego, nie? Jan Paweł II się zdziwił, bo się okazało, że nie, że jest sucha kanapka z serem. Że to, co mówimy na przykład o piłce nożnej, że mamy takie też wyobrażenie, że właśnie wszystkie najcudowniejsze rzeczy, które lubimy, no to tam będą, nie? W takim sensie, że to będzie samo szczęście, że jak nam coś tutaj sprawia szczęście na ziemi, to tak będzie. I kochani, wszystkie te wyobrażenia oczywiście, to nie to, że one są złe, bo oczywiście, że Pan Bóg przygotował coś niezwykłego, tylko myślę, że bardzo nie warto jakby uczepiać się różnych takich obrazów, kochani. Że na przykład to, co kiedyś wymyślono i to się stało powszechne w całym myśleniu kościelnym przez Dantego, nie? I przez jego Boską Komedię, czyli przez te jego wszystkie na przykład obrazy piekła, nie? Do dzisiaj to pokutuje i to jest w ogóle straszne wypaczenie wiary. Jak ja dzisiaj słyszę właśnie o tym, że tam dusze w którymś kręgu czyśćca tam cierpią i w jednym kręgu cierpią na to, w drugim... To, kochani, to są bzdury. To są... Dante nie napisał tego jako obraz rzeczywistości, tylko to jest po prostu poetycka metafora, tak? A my, kochani, mamy taką tendencję, że próbujemy z tego zrobić dosłowny obraz, nie? Ale tak samo w niebie, nie? Że będziemy ciągle śpiewać chorał Gregoręcki. Właśnie to chciałem właśnie powiedzieć. Że mamy z Apokalipsy te obrazy, tak? Tych chórów anielskich, które stoją wokół Pana Boga i wszystkich świętych starców, którzy tam padają nieustannie na twarz i śpiewają Alleluja, nie? Kochani, to będzie najnudniejsza w ogóle wersja życia ever, jaka istnieje we wszechświecie. Niektórzy to zamieniają na chóry gospel. Jakiekolwiek niech będą chóry w ogóle. Boże, ale nie ma bitów. Ja se mogę pośpiewać w ogóle przez 2 dni, ale nie więcej. No. Co nie? A na wieczność? Więc kochani, o co chodzi? Bo można generalnie popaść. Znudą się. Kojarzy. Tak. I w ogóle z czymś takim, że to jest przykrojone na naszą miarę, nie? Kochani, to może dojść do czegoś tak absurdalnego, jak na przykład u Świadków Jehowy. To pewnie wszyscy kojarzycie, nie? Zawsze jak Świadkowie Jehowy rozdają te swoje folderki zachęcające do wiary, to tam zawsze jest pokazane niebo. Mają w tych folderkach. I tam są takie rysuneczki. Z łąką, sarenki biegają, ptaszki latają, ludzie siedzą z dziećmi, dzieci biegają zadowolone. Kochani, ja rozumiem, że to jest nasz obraz szczęścia, że rodzina, że przyroda, że ciepło, że wakacje, ale to nie. Jakby nie. Nie można nieba ściągać do czegoś takiego, nie? Pamiętacie te słowa z Pisma, gdzie Pan Jezus powiedział, że no, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie wstąpiło, czyli jakby nie pojęło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. To znaczy, kochani, skoro oko nie widziało, to znaczy, że to jest nic, co my znamy. Nigdy tego nie widzieliśmy. To znaczy, że to nigdy nie będzie drzewo, bo je widzieliśmy, a to jest coś, czego oko nigdy nie widziało. Czyli jakiekolwiek nasze, kochani, wyobrażenia z tym, co my wiemy, w sensie, co widzimy, nie mają nic wspólnego z niebem. Jakiekolwiek nasze wyobrażenia z uchem, czyli coś usłyszymy, na przykład muzyka, co nie, gospel, to nie może być w niebie, bo tego ucho nie słyszało, a skoro słyszeliśmy gospel, to nie może to być w niebie, bo to będzie coś, czego nie słyszeliśmy nigdy. I tak samo to jest najważniejsze, do czego serce nie wstąpiło, czyli czym sobie nie wyobrazisz, że jest szczęściem twojego serca? Jeżeli sobie potrafisz to szczęście wyobrazić, tego nie będzie w niebie. W takim sensie to jest za małe. To jest za małe. Że Bóg przygotował coś tak przekraczającego nasze wszystkie możliwe jakby wyobrażenia, co nie? Wszystkie nasze pragnienia, wszystkie nasze tęsknoty, wszystkie najgłębsze nasze jakieś myśli, że tak naprawdę w ogóle nie ma o co o tym myśleć, bo w ogóle nic nie wymyślimy z tego, co On wymyślił. Ale mi się jedna rzecz kojarzy. No? Bo ostatnio, jak byliśmy na misjach w Rzeszowie, to spotkaliśmy ojca Marka Pińkowskiego. Tak. Też go serdecznie pozdrawiam, bardzo. Ojca Mark. I ojciec Marek ma takie racjonalne myśli. Pięgaszki jest bardzo fajny. I on kiedyś mi opowiadał taką historię, właśnie, że, bo on ma taki, jest matematykiem, więc ma takie tak. Precyzyjne myślenie, ale też lubi obrazy. Więc mówi, że my najczęściej o życie po śmierci sobie wyobrażamy, jak mniej więcej taka gąsienica na kapuście sobie wyobraża, co znaczy być motylem. I mówi tak, że prawdopodobnie, jeżeli tak można powiedzieć, taka gąsienica, jak myśli, co to znaczy być motylem, to myśli sobie tak. To jest więcej żarcia lepszej kapusty. Czyli, że to jest to, co teraz, no, tylko takie lepsze. Tak. I tak jak gąsienica sobie wyobraża bycie motylem, tak my sobie wyobrażamy życie po śmierci. Że to jest to samo, co teraz wszystko, tylko lepiej, lepsze i więcej. Nie. Więc to tak, on tak mówi. Właśnie nie. Znaczy, dobry to jest obraz. Tak, bardzo dobry. A ja mogę bardzo lubię ojca Marka z jednego powodu. Ojciec Marek ma ile? Ma już 70? Ma chyba 70 już, nie?
Może, może teraz się obrazi, jak powiem, bo może ma mniej. Ale ojciec Marek już jest takim słusznym dominikaninem. Można powiedzieć poważnym. Doświadczonym. Tak, doświadczonym, bo już jest wiekowy. Właśnie matematyk, w ogóle tego. A nawet kocham w nim to, że jak się ojca byliśmy przez tydzień w Rzeszowie, dzień w dzień, codziennie, codziennie, 5 razy dziennie, jak się ojca Marka spotyka na korytarzu albo w refektarzu, gdziekolwiek tam, to ojciec Marek zawsze idzie, wyciąga rękę do piątala, tak, i w każdym momencie piątala ci przybija. Taki gość, który ma 70 lat, nie? I to było niesamowite, bo był na wszystkich naszych mszach, tam gdzie głosiliśmy, i zawsze po każdym bardzo dziękował za kazanie. Albo raz będę była modlitwa wiernych i tam poprosiłem, żeby była chwila ciszy, mówię, teraz posłuchajmy, czy Pan Bóg ma nam coś do powiedzenia. I Marek przychodzi do mnie, pamiętam, po kolacji, mówi: ojcze Adamie, bardzo dziękuję ci za tę ciszę, Pan Bóg powiedział mi bardzo ważne rzeczy dzisiaj w tej ciszy. No nie? Tak jest, tak kochany jest w ogóle, super. Więc, ale nie o tym chcieliśmy, nie o ojcu Marku, bo on się ze śmiercią nie wiąże, wręcz odwrotnie, on się wiąże z żywotnością pewną. Tak. Bo on jest bardzo, bardzo żywiołowy, jest ojciec Marek. Natomiast, kochani, właśnie o to chodzi, że mamy pragnąć nieba i mamy pragnąć rzeczywiście, że to będzie po prostu super, przesuper, super duper, jak to mówią. Ale że to jest naprawdę, kochani, nasze wyobrażenia są nijak. To jest właśnie, że to nie będzie wielka kapusta, tak, nie? Że się nażeremy po prostu po pachy i w ogóle będzie zdrowo. Nie, nie. To, co on tam, ja to się nie mogę doczekać, to, co on tam przygotował... Będziemy jeść, nie będziemy tyć. A to na pewno tak będzie. To jak nie, to ja tam nie idę w ogóle. Ty, a co to było, jakbyśmy... Czujesz, jakbyśmy... Ojciec Joachim tak mówił, że tam musi być swojska kiełbasa i Coca-Cola. Tak? Tak. No, to rozumiem. A czujesz, jaki to byłby fatal, jakby się okazało, że trzeba być na diecie w niebie? Ja bym zrezygnował. Ja wtedy bym zapytał, tam, a przepraszam, a na dole jest, czy na dole jest inaczej? Jakby powiedzieli, że jest inaczej, to nie wiem, czy mi się nie... Właśnie. Boże, jak on może takie rzeczy mówić? Ty jesteś jakiejś małej wiary? Jak on może takie rzeczy, że on by do piekła... A przecież tyle mówiłeś o tej, że każda manna ma ten, miała smak taki, jak ktoś lubił. No tak, tak. I tak będzie na pewno. No. No. Słuchajcie, więc tu się chyba wyczerpuje głębia naszego dzisiejszego odcinka. Ale to może dobrze, bo dzisiaj jest Wszystkich Świętych, ma być Dzień Radosny, a już jest 30... Są imieniny. Jakie? A, Wszystkich Świętych. Wszystkich, czyli nas wszystkich też. Można to, sobie składać wzajemnie życzenia. To ciekawe, że Paweł, jak pisał nie o chrześcijanach, to pisał święci, nie? Mimo, że oni święci nie byli. O nie. A pisał święci. To ciekawe, że was pozdrawiam od Wszystkich Świętych, pisał, nie? Czujecie, jakbyśmy tak mówili, jak nagrywamy coś i powiedzieliśmy, tutaj od Wszystkich Świętych z Łodzi was pozdrawiamy, nie? To takie w ogóle dziwne, nie? Tak wszyscy powiedziało. A wiemy, jak jesteśmy. No właśnie. A to wszyscy wiedzą, jacy są wszyscy, nie? A Paweł się tego nie bał, zobacz. Mimo, że wiedział, jak jest. Przecież to mówił o nich w takich strasznych grzechach, mówił, nie? Że mówi, żebyście z was tymi matkami nie spółżyli, nie? A jednocześnie, no tak mówił, no o Koryncie. No mówił, że ten, że syn chodzi do tej samej... Co ojciec, nie? Co ojciec, nie? W ogóle daj spokój. A jednocześnie nazywał ich świętymi, kurczę, nie? Ludzie, którzy byli ze wspólnoty Kościoła. Kurczę, to niesamowite. To znaczy, że on widział coś więcej, nie? Jakby nie tylko grzech widział, a to ciekawe w ogóle. Że to nie jest żadne takie oczywiście negowanie, nie? Że właśnie, bo oni tam łajał po prostu tak, że u matko. Ale? No, ale jest, wiesz, bo jest ten, bo też jest ta perspektywa wieczności, nie? Może już i widział właśnie jakoś. Że wiesz, że to jest kwestia tego tu na ziemi, ale że na tym się nie kończy. A trzeba by jeszcze sprawdzić, jakie tam jest słowo po grecku. Może tam jest coś innego po grecku, wiesz? Nam się to, może tam nie jest dosłownie święty, tylko jest jakiś inny wybrany, albo jakiś, nie? Znaczy nie, może jest święty, w ogóle tego nie wiem, ale można by to sprawdzić. Bo to czasem tak bywa, że tak tłumaczą, ale... Chociaż tak tłumaczą też tak u tego, u świętego, u edycji Pawła. A oni zazwyczaj tłumaczą tak dosyć mocno dosłownie, więc... No ale to jest też tak, wiesz, nie? Że to jest jakby nie kwestia bezgrzeszności. No, 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 tak, tak. Tylko no, kwestia, do kogo należy serce twoje. Moje serce należy do mnie. Ciągle jeszcze. Tak? To jeszcze jesteś nie gotowy umierać. Nigdy nie będę gotowy. Dlatego wiem, że za mojego życia Pan Jezus nie przyjdzie powtórnie. Ciekawe, czy my się spotkamy tam. Gdzie? W niebie? No, po śmierci. Co to jest za pytanie w ogóle? Czy ty wiary nie masz? Kim ty jesteś w ogóle? Bo ja miałem takie... Ty nie, to my teraz ubodłeś tutaj teraz. Ale jak to? Jedno wyjaśnienie. Bo pamiętam, był taki jeden, jak mieszkałem w Poznaniu, był taki jeden ojciec, który fatalnie śpiewał, nie? Po prostu jak on zaczynał, to po prostu wszystko we mnie umierało. Ja nie mogłem. No. No i nie mogłem tego znieść, zacząłem się już modlić. Jak mam to przeżyć? Po prostu, bo nie jestem w stanie tego przeżyć, nie? Ratunku, Boże, ratunku. I kiedyś przyszło mi takie coś. No, lękam się już trochę, ale...
No to takie coś, takie no. wyobrażenie mi no. przyszło, że umarłem no. i jestem w ciemnej dolinie, po prostu w ciemności jakiejś. W ciemnej jestem. I w ogóle, a w ogóle nie, bo to jest ważna uwaga jeszcze, no. że absolutnie byłem pewny, że ten brat na pewno pójdzie do nieba. Mhm. Że on jest tak prawy i tak dalej, co prawda nie umie śpiewać, ale w ogóle jest takim, że na pewno pójdzie to do jak nieba. Jak ten, jak proboszcz zaraz przecież, nie? Tak. I wiesz, i że ja tam właśnie umarłem, jestem w tej ciemności i nagle słyszę i mówię, alleluja! Jestem w niebie! Aha, jestem ocalony! I od tej pory nie przeszkadzało mi to, że fałszuję już, bo sobie uświadomiłem, że... To ja rozumiem tę historię, tylko teraz... I dlatego... Właśnie, tak teraz jak to się łączy z tym, co wcześniej mówiliśmy? Że może możemy na to liczyć, że jednak tam będziemy razem. Ale jak ty możesz w ogóle na to nie liczyć w ogóle? Jakby, jak w ogóle może to taka myśl w twojej głowie powstać? Jest obawa lęk. Jak może być taka obawa lęk? No nie o ciebie, o mnie bardziej. Oś teraz po prostu tutaj... Proszę cię w ogóle. Nie, ten, nie kryje ciebie się to tutaj. Wiesz, tak jakby nawet nie wiem. Jakbyś się nawet nie wiem jak nie nadawał, to tam inni cię wciągną. Co ty w ogóle opowiadasz dzisiaj? No tak ja mam wrażenie. Ale ja mówię, co ty o sobie w ogóle próbujesz wcisnąć, że niby to o sobie jakoś tu inaczej myślisz w ogóle? Co ty w ogóle gadasz? No tak. Coś mi tu nie podoba. Czasami mi się to. Nie podoba mi się twoja postawa tutaj teraz. Może właśnie dlatego przemawia do mnie ten kawał kłoczu, że tam jest... publicznie cię upomnieć. Że Nowaków nie przyjmujemy. Chciałem cię tu publicznie upomnieć teraz. Że to są myśli pochodzące od szatana. Halo. No. Przyjmij upomnienie me. Nie, ale generalnie fajnie by było razem być tam. Co to w ogóle jest? Człowieku, ja tak zapomnę. Na nas patrzy. Ja tam wejdę, pokażę. Nowak jest? Jeszcze, to ja wrócę. Człowieku, co ty w ogóle gadasz? Myślisz, że ja pierwszy tam będę? Znaczy ja na pewno, nie, poczekaj. A to ciekawe w sumie. Nie, bo ja pewnie pierwszy. Kto na kogo będzie czekał? Ja pewnie pierwszy umrę, to prawda. Tak? Tak. No ja. Nie, co ty? Nie. Trzeba to słuchajcie chyba zakończyć, już, bo my wchodzimy na jakieś... Marcin już zeznał całkowicie, zobacz, Marcin już w ogóle tak siedzi... Marcin myśli sobie, to się nie da nic tam dokleić. Tak, Marcin myśli, ani żadne. Ja tu już nic nie zrobię, ja tu tak jak jeszcze ratowałem, to już nic nie uratuję teraz. No. Totalna rezygnacja w ogóle, szkoda, że go nie widzicie w ogóle, to jest po prostu... Podkręca sobie wąsa, którego mu żona zostawiła. No cóż, dobra, słuchajcie, bo to już jest prawie 40 minut. Tak, już. Ojejku. Więc czego tu życzymy wam na koniec tego odcinka? Żebyście pragnęli nieba, a o nie, powiem inaczej. Chciałbym upomnieć wszystkich, którzy mają podobne myśli, jak ojciec Tomasz, czyli którym brakuje, jak to mówi Pismo, mocnej nadziei, że jesteśmy wybawieni przez Chrystusa i On nas ocali. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś myśli takie, że nie, to miejcie tak, jak mówił święty Paweł. Dosłownie to dużo czytałem, bo czytałem sobie Dzieje Apostolskie, bo nagrywałem tam do YouTube'a. I tam jest dużo takich mów Pawła. On ciągle tam się... To jest w ogóle ciekawe, muszę ten wątek jeszcze. Że on jak się przedstawia, to on, nie zawsze, ale prawie zawsze się przedstawia, że ja jestem świadkiem nadziei. Że nie mówił, że jest apostołem, że to też oczywiście mówił, co nie, że jest tam, tylko zawsze jak mówił o sobie, to teraz czytałem ostatni rozdział, jak stanął tam przed Festusem, przed sądem i zapytali go, dlaczego cię oskarżają Żydzi, co ty zrobiłeś? On mówi, nic nie zrobiłem poza tym, że jestem świadkiem nadziei, która jest w Jezusie. I on ciągle to powiedział, nadziei. Tak jakby dokładnie widział jakby to, że tym ludziom wszędzie brakuje w ogóle czegoś takiego. I on mówi, jestem świadkiem nadziei. Więc właśnie, kochani, tej nadziei bardzo chcielibyśmy wam życzyć. To nie jest nadzieja, która sobie mówi, oczywiście wszystko będzie dobrze, nie ma się czym martwić, nie? I w ogóle tam nie, tylko nadziei, że naprawdę miłość Chrystusa jest mocniejsza od wszystkiego. Od grzechu, od szatana, od piekła. Jego miłość, od śmierci, on to pokonał wszystko. Więc jakby, żebyście byli mocni nadzieją. Ty, żebyś był, bo ci... Ale mnie bardzo to poruszyło, to jakby niby to wiedziałem, ale jak to dzisiaj powiedziałeś... No. To, że to wszystko będzie takie nowe. Nowe w sercu, nowe w myśle, nowe w uchu, nowe w oku. Pierwszy raz to ktoś ci to wytłumaczył, te trzy słowa, tak, nie? Że to aż tak. Dokładnie. Ha! Wiedziałem. I dlatego właśnie tam, gdzie mi napisane wstęp, kaznodzieją wzbroniony, ja tam wejdę i powiem jemu, ogłosiłem i zrozumiał. Dzisiaj już drugą rzecz, bo dzisiaj jedną zrozumiałeś w samochodzie. Pamiętasz to objawienie?
Jak wreszcie dotarliśmy. Może kiedyś się z wami podzielimy. Tak, podzielimy się kiedyś, to na pewno. Jak po miesiącach dotarliśmy wreszcie do siebie, to jest to. Dobra. Mogę umierać już. Kochani, bardzo wam dziękujemy za kolejne spotkanie. Życzymy wam pięknego, świątecznego, wszystko świątecznego obiadu. To jest bardzo ważne święto, uroczystość. Bardzo, to prawda, uroczystość, bardzo ważne. Wielkie w ogóle takie, taka zbiorówka taka ładna, że to wszystkie możliwe świętości naraz. Świętych. Tak. Jeżeli to jest możliwe i bezpieczne, to idźcie na cmentarz, ale niekoniecznie, kochani. Naprawdę, możecie spokojnie pójść za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc. Zmarłymi możecie być w każdej chwili, w sensie w jedności z nimi, właśnie w obcowaniu świętych, w modlitwie. I mocniej duchowo. Tak jest. Przede wszystkim. Bo to się nie dzieje przez fizyczną obecność na cmentarzu, tylko to się dzieje przez serce. Oczywiście fizyczność też pomaga, może pomagać. Z całym szacunkiem. Dokładnie. Fizyczność. Dokładnie, z całym szacunkiem. Czy chodzi o ducha. O ducha. To będziemy się żegnać. Jak się żegnamy już od 5 minut. Ściskamy, pozdrawiamy, błogosławimy i do usłyszenia, zobaczenia za tydzień. Z Bogiem. Pa. A błogosławieństwo? A on jeszcze po błogosławieństwie. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie na wieki w miłości Chrystusa. Marcin, jak się żegnał, to miał takie coś. Dzięki, że to się już skończyło. Proszę, dziękuję. To do usłyszenia. Pa. Pa.